10 najbardziej spoconych kilofów w Fortnite Battle Royale. Nie zapomnijcie wpisać kodu Maxem w sklepie Fortnite, ponieważ wygasa on co 2 tygodnie. Każdy, kto go ma wpisanego, jest mega koksem, a teraz lećmy już z filmem. Na 10 pozycji postanowiłem dać Leviathan Axe. Jest to kilo w kolaboracji, dosyć popularnej, bo była to dokładnie współpraca z God of War'em. Leviathan Axe to siekiera, którą władał potężny Kratos. W Fortnite możecie zakupić go w kwocie 1000 V-dolców, dlatego cena jak najbardziej adekwatna jak za tak zarobisty sprzęt. Jest on jednym z najbardziej pożądanych kilofów przez community Fortnite'a i nie ma co się dziwić, bo zbierak jest niczego sobie. A od ponad roku nie powrócił on do sklepu. Nie wiadomo kiedy to nadejdzie, ale gdy już się w nim pojawi, to na pewno wywoła to wielki szum i dużo graczy ponownie go zakupi. 9 miejsce zajmuje kilo Frenegatki, czyli Riders Revenge. Reprezentanta pierwszego sklepu w historii Fortnite nie mogło zabraknąć w tej topce. Jest to najrzadszy kilo w całej grze i ma go bardzo mało osób, dlatego bardzo ciężko o spotkanie jego posiadacza w lobby waszego meczu. Design tego skina jest na pewno wyjątkowy i widać, że jest on bardzo starym kilofem. Miejmy nadzieję, że w przyszłości Epic Games wprowadzi jego nowe style, które będziemy mogli kupić lub zdobyć tak jak miało to miejsce ze skinem Renegade Rider, który doczekał się czterech innych wersji. Jednak mimo to oryginalna wersja już na 100% nie pojawi się w sklepie. Na 8 miejscu dałem kilo w żniwiarz. Jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy kilo w stylu Halloween. Wydaje mi się, że już jesteśmy w momencie, kiedy ten zbierak jest ikoniczną częścią Fortnite'a i każdy chyba się ze mną zgodzi. Jest on z nami od pierwszego Halloween w 2017 roku i do dzisiaj nikt o nim nie zapomniał. Wiele graczy nim gra, a co roku zdobywa jeszcze większą popularność. Sam dźwięk tego kilofa jest jednym z najprzyjemniejszych dla ucha i ogólnie cały kilof jest super. Do tego jest też często wybierany w spoconych kombinacjach, przez co oczywiście znalazł się na tej liście. Na 7 pozycji postanowiłem dać zbierak Spellwork Scimitar. Jest to chyba najnowszy kilof z całej listy, bo jego premiera miała okazję przy premierze nowego sezonu 2, rozdziału 3, kiedy to do Fortnite wkroczył potężny Doctor Strange. Jak pewnie się domyślacie, Spellwork Scimitar zawierał się w tamtejszym karnecie bojowym, dlatego jego koszt to 950 V-dolców. Jego ognisty design przyciągnął wielu fanów i na pewno na długo będzie on jednym z najbardziej tryhardowych zbieraków w grze i mówię to bez żadnych wątpliwości. Już dzisiaj możemy spotkać częste kombinacje na arenkach właśnie z tym kilofem, no a najbardziej pasuje on do różnych ognistych lub lawowych skinów, których ilość na pewno nie jest mała. 6 miejsce zajmuje The Axe of Champions. Żeby zagrać tym kilofem na swoim koncie, musicie być najlepszym graczem na świecie w danym sezonie, co jest absolutnie niemożliwe dla niedzielnych graczy. Od początku gry posiadało go jedynie 30 graczy, dlatego sami widzicie jak ciężko jest go zdobyć nawet najlepszym proplayerom. Naturalnie musiał znaleźć się on na tej liście, ale nie dałem go zbyt wysoko, bo jednak nie jest to zwykły kilof dla każdego gracza, przez co ciężko powiedzieć jaki procent spoceńców używałoby go w grze, gdyby był zwykłym sklepowym kilofem. Tak więc na tym zostańmy i lećmy do kolejnego kilofa. 5. pozycja na tej liście to Mary Minty Axe. Wiele graczy jest spragnionych tego kilofa i chcieliby go posiąść, jednak raczej nie będą mieli tej okazji już nigdy. Był on bowiem do zdobycia ostatni raz jedynie 2 lata temu poprzez specjalne kody i nigdy nie pojawił się w sklepie z przedmiotami. Czyni go to bardzo rzadkim zbierakiem i dlatego myślę, że wraz z jego ogromnym przepoceniem 5. miejsce będzie idealne. Jeżeli jednak bardzo chcielibyście nim zagrać, a nie zdołaliście zdobyć go w przeszłości, zawsze macie okazję zakupić kilo w Candy Axe, który co roku na święta wraca do sklepu z przedmiotami i kosztuje 1500 V-dolców. Dużo jak na zbierak, ale cena naprawdę jest tego warta. Na 4. miejscu znajduje się kolejny kilo z kolaboracji, a dokładniej mowa o Harley Hitter. Jest to jeden z moich ulubionych i chyba nie tylko ja go tak lubię, bo w grze posiada on ogromną rzeszę swoich fanów i to właśnie on jest tutaj też reprezentantem wielu spoconych kombinacji, które oblegają areny czy różne turnieje w grze. Design tego skina jest co prawda zwyczajny, bo jest to zwykła pałka baseballowa, ale mimo to ma on w sobie jakiś urok i podoba mi się bardziej niż inne teoretycznie lepsze kilofy. Dajcie znać jakie jest wasze zdanie na temat tego kilofa, a teraz przejdźmy już do top 3 tego zestawienia. A otwiera je Lodołamacz. Kosztujący 500 V-dolców zbierak swoją topową popularność ma już za sobą, bo jest to dosyć stary kilof, natomiast do dzisiaj jest częstą opcją dla spoconych kombinacji. Raczej większość z was oglądających ten film ma go w swojej szafce i choć raz grało nim spocony turniej. Założę się, że mam rację, bo to właśnie dla takich okazji został stworzony ten kilof. Nie no, oczywiście pewnie tak nie było, ale stało się tak, że każdy gracz, który zobaczy jego obrazek, będzie od razu myślał o spoceńcach. Tak już po prostu zostało i dlatego ten kilof otrzymuje top 3 miejsce w tym odcinku. 2. miejsce to chyba najpopularniejszy kilof w całej grze, a mowa oczywiście o Gwiezdnej Różce. Nie tylko popularny, ale też najdłużej utrzymujący się jako najczęściej wybierany spocony kilof. Przez ostatnie 2 lata mogliśmy spotkać go dosłownie wszędzie i nie było mowy, aby ten kilof nie był tryhardowym i nie przeznaczonym do arenek kilofem. Bo właśnie tak było. Star One po prostu skradł serca największych tryhardów, a posiąść mógł go prawie każdy gracz, bo jego cena to 800 V-dolców, a więc nie wcale tak dużo.
Kombinacjami również nie było problemu, bo pasuje on do naprawdę wielu spoconych skinów, a więc dla spoceńców jest to zbierak kompletny. Ale przejdźmy już do wielce wyczekiwanego miejsca pierwszego, a na nim Lebow z Bow. Nie jest to może obecnie najbardziej tryhardowy kill-off, jednak myślę, że w nowym rozdziale czwartym będzie on o wiele częściej używany. Jest to sklepowy kill-off Marvela kosztujący 800 V-Bucksów. Jego design jest dosyć prosty, ale mimo to kill-off wygląda naprawdę fajnie i jest on uniwersalny, bo pasuje do prawie wszystkich spoconych połączeń skinów. Jeżeli macie ulubionego skina, to spróbujcie sparować go właśnie z tym kill-offem i raczej będzie to pasowało idealnie. Będziemy już kończyć, dajcie znać w komentarzu, jaki zbierak dalibyście na pierwsze miejsce. Nie zapomnijcie oczywiście o wpisaniu kodu Maxim w sklepie Fortnite, bo to mega wsparcie dla mnie i każdemu z was bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli spodobał wam się ten filmik, to zostawcie też łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie ominęły was nowe filmy.